chodziło o to, że jeżeli powiedzmy nawet ktoś tutaj rzuci jakiś granat czy jakąś bombkę, te płyty mają za zadanie usłonić najsłabszą część stropu, czyli podłogę, i ona w ogóle nie jest ze strony połączona w żaden sposób. Ta płyta nie, a tutaj z tym nie wygracie i krew się leje po prostu gęsto, nie? To są zdjęcia, powiedzmy, z tego sklepu, jak myśmy to przejęli, jak to wyglądało tutaj, to jest w momencie, kiedy żeśmy się dokopali do podłogi. My wyjeździliśmy stąd koło 17 busów śmieci i w chwili obecnej mamy to, co mamy. Żeby wam uzmysłowić, jak przebiegała linia wadowna tego odcinka ludzkiego, bo my jesteśmy w Rudzie Śląskiej, przyjrzyjcie się po prostu tej materii. Słuchajcie, te szczelnice są w chwili obecnej, no wiadomo, jeszcze nie mamy kasy na to, żeby dokupić replikę karabinu, jaki tutaj był. Natomiast tutaj dzięki pomocy paru znajomych, no mamy trochę sprzętu łącznościowego z PRL-u. Mamy parę jakichś innych takich rzeczy z wykopków tutaj, które udało nam się uzyskać. Natomiast ten schron przez pewien okres czasu był nawet zamieszkały, słuchajcie, i znaleźliśmy tutaj w tych takich wszystkich rurach, czerpniach i tak dalej mnóstwo pierdół, które też są w tych gablotkach. Natomiast tak, ten niezbędnik, który tutaj widzicie, dla przykładu polski i niemiecki, to było najlepiej wydane. Żona ciebie, ona mnie.